już chciałem opowiedzieć, taka jakaś lekcja, którą miałem w sumie nie tak dawno, chociaż czas leci. 5 grudnia. Z soboty na niedzielę. Miałem pewien cel. Który bardzo mi dotknął, nie ukrywam, że pewne rzeczy w naszym życiu zmienił. Cieszę się i dziękuję Bogu za to, że dał ten sen, bo i również my sobie wiele wymyśliliśmy. Bóg pokazał, ile w życiu trzeba jeszcze zmienić, ile naprawdę trzeba pracować, uświęcać się przede wszystkim. Z czego powiem szczerze, tak sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Ale również wiem, że to było słowo również do innych ludzi, do ludzi wierzących. To było dokładnie wiadomo, że to chodzi o ludzi wierzących konkretnie i o tym, że wiele osób potrzebuje tego słowa i po prostu potrzebuje uświęcenia jeszcze. No to tak już zacznę. Widziałem rodziny, które często wierzące zbierają się, właśnie też to mówię, przed telewizorem akurat konkretnie siedzą, oglądają jakieś filmy. Miałem ukazane komedię akurat, tam była konkretnie jakaś, to było tak pokazane, że nie widziałem co konkretnie, wiedziałem, że komedia. Ludzie się śmiali tam co chwilę, więc to było konkretnie wiadomo. I zrozumiałem, że to było tak pokazane od Boga, żeby zrozumieć, że no, komedia jest jakby najmniej taka, się wydaje, no nie jakaś zła, że tak powiem. Jak ludzie już coś oglądali, zazwyczaj rodzinami, no to jest jakaś komedia, no bo to takie nic złego, coś tam się pośmiejemy, tak ludzie mówią często. I tam było ukazane konkretnie, że i nawet w tych komediach, i w tych wszystkich filmach, i tam co jakiś czas jakieś słowo złapadnie, jakieś przekleństwo, czy jakaś scena nawet niecenzuralna. I kiedy ta rzecz się dzieje, to z tego telewizora wychodziła taka linia grzechu, jakby nie wiem jak to zobrazować. I od razu jak to się zobaczyło, to było wiadomo o co chodzi. Taka linia grzechu wychodziła i szła do każdego, kto to ogląda. I to już zostawało, ludzie sobie nie zdawali sprawy i tylko ten ciężar się pogłębił na sercu i ten grzech w tym momencie. I tak samo była zaraz, to była taka scena cała, ona się tak ciągnęła trochę. I była kolejna scena, jak ludzie chodzą po domu, czy nawet gdzieś są, po prostu znajdują się i też jakieś nieprzyzwoite słowo powiedzą, nawet nie mówią o przekleństwach, o jakichś słowach niepotrzebnych nawet. I tu coś powie takiego, czego nie powinien powiedzieć i tak samo. Słowo, które nie powinien powiedzieć, które jest niepotrzebne, może niebudujące nawet i tak samo było to rozliczane. No, bardzo przeżyłem to, ten cały sen, tak jak mówię. Bardzo dotknął mojego serca, kiedyś później ta scena się urwała, była kolejna scena pokazana, że za 10 dni, to było pokazane, za 10 dni przyjdzie osądzenie, jakby takie zrozumienie do każdego, jak jego życie wygląda. Tak to można zrozumieć, jakby przyjście Jezusa, tak to było. I było konkretnie pokazane do każdego człowieka, przychodziła tak jakby wiadomość się pokazywała i w tej wiadomości było pokazane, jaki ma jeszcze grzech, co jeszcze powinien zmienić w życiu, no, cały spis jeszcze tego, co nie tak żyje w grzechach. I wiele ludzi się zastanawiało, jak to jest, że jeszcze tyle grzechów, że jeszcze nie gotowi. No, gdzieś jednostki, że tak powiem, były gotowe. Większość osób była nie gotowa. Konkretnie było ludzi wierzących pokazanych z kościołów. I powiem szczerze, byłem tak już wtedy, przeżyłem to jeszcze, jak to zobaczyłem te wiadomości. Ja mówię, Boże, ale to jak to już nie ma nadziei. I usłyszałem tylko, jeszcze jest czas. I się obudziłem w tym momencie. Bardzo to mi dotknęło, pierwsze co obudziłem się od razu do Justyny, mówię, zaczęliśmy rozmawiać, to bardzo to przeżyłem. Miałem później okazję w jednym zborze też się podzielić tym. Później przyjechaliśmy do Zabrza, znów miałem okazję i powiem szczerze, nigdy takich okazji mi się nie trafiały. A teraz po tym śnie, kiedy wiedziałem, że powinienem to ludziom mówić, to okazje się pokazują same, można powiedzieć. No, nie spodziewałbym się tego nawet. Okazje się pojawiają, a wiem, że Bóg wymaga tego też po tym śnie, że mam to mówić do ludzi właśnie wierzących, żeby też uświęcali swoje życie. I to nawet może nie mówię tylko o tym telewizorze, ale do całego życia. Że mamy sprawdzać nasze życie we wszystkim. Żeby nasze życie było naprawdę czyste. I też jest do tego słowo, które otrzymałem zaraz po tym. 5 rozdział z listu świętego Pawła do Efezjan. Może przeczytam naszego wersetu. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będzie wymieniane wśród was i przystoi świętym. Także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich.
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci w światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdy dni są złe. Ten fragment Słowa Bożego, tak jak mówię, przyszedł mi zaraz po tym śnie, po tym, co przeżyłem. I nieraz Bóg dał mi odczuć, że to wszystko jest jedną całością, nawet moc schodziła czasami i przeżywałem to też dalej mocno, jak tam to opowiadam często. I tak jak mówię, każdy z nas niech jeszcze rozsądza w samym sercu, jeszcze analizuje swoje życie, czy wszystko jest dobre, czy nasze domy są oczyszczone, czy nasze życia są czyste, czy jeszcze się uświęcamy, bo to jest naprawdę ważne i kiedy Jezus, można powiedzieć, przyjdzie albo odwoła, no bo nie wiemy, jak to będzie tak naprawdę jeszcze z nami, każdy jest osobna, to my musimy być gotowi, żeby znaleźć się tam u Niego. I niech Bóg nam w tym dopomoże i chwała niech będzie Bogu. Amen.